Gdańsk, awantura w samolocie. Bliźniacy ukarani Gdańsk, awantura w samolocie. Bliźniacy ukarani mandatami. Po 1000 złotych mandatu otrzymali bliźniacy, którzy na pokładzie samolotu wracającego z Danii zachowywali się agresywnie, nie stosowali się do obostrzeń związanych z pandemią i poleceń załogi. Jak powiedział w środę 2 września, rzecznik prasowy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku Andrzej Jóźwiak, funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych z placówki Straży Granicznej w Gdańsku interweniowali na pokładzie samolotu rejsowego z Danii. Powodem byli zachowujący się agresywnie 38-letni bracia bliźniacy, mieszkańcy województwa pomorskiego, dodał Jóźwiak. Gdy samolot wylądował, na pokład weszli funkcjonariusze Straży Granicznej. Stewardesa poinformowała ich, że pasażerowie nie stosowali się do sygnalizacji, zapiąć pasy, a wszelkie polecenia załogi, żeby pozostali na swoim miejscu, nie skutkowały. Poza tym lekceważyli obostrzenia związane z pandemią, zdejmowali maseczki i nie chcieli wypełnić kart lokalizacyjnych dla inspekcji sanitarnej, powiedział Jóźwiak. Mandaty za niewykonywanie poleceń kapitana statku powietrznego i zakłócenie porządku w miejscu publicznym funkcjonariusze ukarali obu mężczyzn mandatami po 1000 złotych. Była to w tym roku 20. Interwencja Straży Granicznej na gdańskim lotnisku wobec osób naruszających warunki bezpieczeństwa lotu.